Warto. No, nie zapisujesz. Paweł Szynce, czy nie? Jak się pójdzie naszą tezę. Emilia zapisuje. Zaraz podejdziemy. Dobra. Emilia, jak masz na nazwisko? Jak to jest po nowostawie, nie? To wie. Tak. Adrian jest z nami tutaj po naszą opinię. To jeszcze ja. Czekaj, jeszcze 17, aż skończę mieć 17 lat? Ma, więcej niż 17. Zapisywałeś dzisiaj już? Trudne dla ciebie. Nie, rok urodzenia. 23, tak? Jeszcze popłatano figle z drzewami. Jak widzicie te drzewa tutaj przeciwko nas, to tam mniej więcej zaczyna się to. Są boje wjazdowe, więc trzeba uważać. Na razie trzymamy się do boi wjazdowych, tych dwóch czerwonych, trzymamy się w torze łodzi. Jak łódka dopłynie, jak narciarz, łódka przepłynie przez boje wjazdowe i wtedy wy zaczynacie przechodzić przez boje wjazdowe i zaczynacie slalom, najpierw małe boje. Maksymalna prędkość dla małych boi to jest 46 na godzinę, ale to jest bardzo dużo. To już jak ktoś będzie chciał płynąć na pewno na dużych czerwonych bojach. Młodsi, czy te Adrian na przykład, no to taka prędkość mniej więcej 33-30, no do 40. Zobaczymy jak będzie ci szło. Przejedziemy cały tor, przepłyniemy cały tor, płyniemy aż za most. Przepływamy pod mostem samochodowym, bo nie zrobimy tutaj nawrotu, bo nie ma miejsca. I płyniemy praktycznie pod most kolejowy. Przed mostem kolejowym ja będę pokazywał znak do nawrotu i przy moście kolejowym dopiero robimy nawrót, bo tam jest jedynie takie bezpieczne miejsce, żeby łatwo było wykonać nawrót. Natomiast jak już tutaj za drugim razem będziemy wracali do plaży, to stajemy, zatapiamy się. Łódka niestety tutaj nigdzie nie wykona nawrotu bezpiecznie, więc musimy stanąć. Łódka na wolnych obrotach zawróci i dopiero znowu będziemy się wyciągali. Jasne? Będzie sędzia startowy w łodzi, jeszcze dodatkowe osoby. Co, jeżeli sędzia startowy pokaże rękę w górę, to wracamy do toru. Trzymamy się za łodzią, nie wyjeżdżamy poza kiwater, no bo coś nie, jest niebezpiecznego na wodzie, czy coś będzie płynęło, czy jakiś konar i tak dalej. Ręka w górze, trzymamy się kiwateru łodzi. Ty miałeś pytania jakieś? Tak, odnośnie tych żółtych i czerwonych. Pierw płyniemy, że ja proponuję, żeby w ogóle zaczynać płynięcie na torze od ominięcia żółtych boi. Jak za pierwszym razem ci się uda, to możesz dać znak, że będziesz płynął czerwone boje. One nie są w takiej dużej odległości, ale na pierwszym przejeździe proponuję, aby wszyscy zaczynali od żółtych boi. One są bardzo łatwo, można wykonać. I sprawy zaczynamy, tak? Zawsze, jak będziemy wpływali tutaj na tor, zobaczcie, tam mamy te czerwone dwie boje, to pierwsza boja będzie na prawą stronę, tak? Czyli przecinamy na prawą stronę. Zresztą sędzia startowy na łódce będzie pokazywał, skręcaj na tamtą stronę. Coś jeszcze, ty na jakieś pytania? Zaczynamy od młodych chłopców, tak? To już Adrian może się przebierać. Chłopaki, jak tam z torem? Jedną boję trzeba ustawić. Czyli jej nie ma? Nie, nie znaleźliśmy. Ja myślę, że ona gdzieś tam spłynie i na mieliźnie się pokaże. No dobra, trzeba zrobić ciężary, tak? No. To działacie, bo już możemy zaczynać. Kotwicę może weźmiemy. Tam? Może kotwicę. No to kotwicę. Zależy, jak dwa razy będziesz płynął żółty, czyli po powrocie znowu żółty, to dopiero za trzecim razem będziesz brał czerwone boje. Ale tak naprawdę te żółte weźcie sobie na rozgrzewkę. Faktycznie można jako trzeci, za trzecim razem wziąć czerwone boje. Weźcie ripa i ten. Dobra.
Teraz dobrze, a nie tak odwrotnie. To zaraz oficjalnie zaczniemy. Ściągnąć ten. Klaudia, chodź teraz, bo będziesz już się uczyła do... Dobra. Okay. Każdego muszę mieć mocno spięty ten. Każdy palc, dobra? Dobra. No. Sprawdź go. I wiesz co, Adrian, w tym roku już chyba na tych nartach. Spróbuję. Jak, a właśnie jak dobierać te narty do wysokości? On, to jest dla niego narty. Jak będzie młodszy ktoś, to te mniejsze. Może w wodzie troszkę tak. Mogę w wodzie do... Tak, no tak. Dzisiaj zaraz zrobimy próbę. I wypadło. Weź trochę do tyłu. Gdybyś nie miał za luźno, bo ci wyskoczył. Kurde, nie mogę przesunąć dalej, zacięło się to. I mów ile? Już? No czy wiesz, jak trochę ci będzie luzu, to nic się nie stanie, tak? No zapraszamy pana burmistrza. Jeszcze raz serdecznie wszystkich witam na zawodach Puchar Wisły w narciarstwie wodnym 2015 w slalomie. Witam pana burmistrza Rutowicza. Bez nart. Ale może jeszcze dzisiaj namówimy na pływanie na nartach wodnych. Bardzo się cieszę, że mamy przedstawiciela właśnie gminy Góra Kalwaria, bo głównym sponsorem dzisiejszych zawodów sportowych jest właśnie gmina Góra Kalwaria. Organizatorem jest sekcja narciarstwa wodnego Wistula Góra Kalwaria, która działa w ramach Piaseczyńskiego WOWR-u. Tutaj serdecznie dziękuję panu burmistrzowi za dotychczasowe wsparcie i za możliwość organizacji zawodów sportowych na Wiśle. Pogodę dzisiaj mamy taką mało sprzyjającą, ale mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić zawody do końca. Już nie będziemy wstrzymywali, rozpoczynamy już pływania od najmłodszych chłopców, później najmłodsze dziewczyny, mężczyźni i kobiety. Jeżeli się uda, to będziemy przeprowadzali po dwa przejazdy na torze. Życzę wszystkim udanych przejazdów, osiągnięcia jak najlepszych wyników. Panie burmistrzu, ja się przyłączam do wypowiedzi pana prezesa. Życzę państwu udanych zawodów. O pierwszej ma być słońce, czyli no właśnie, do wody. Mamy nadzieję, że o pierwszej też kibice się zjawią, jak będzie troszeczkę słoneczka. Działamy według zapisów, na razie właśnie chłopcy, Adrian, później już Damian i po kolei będziemy szli według listy. Proszę, żeby kolejni zawodnicy już byli przygotowani, czekali na swój przejazd, żeby w miarę wszystko płynnie przebiegało. Jeszcze raz powodzenia i zaczynamy. Zaczynamy. Dziękuję. Ja również.
Gotów?
skoczyć. W przybliżeniu oczywiście. Wyniki. Łowie. Już zaraz ja powiem. Której boi jest nieźle. Po pierwszym przejeździe prowadzi Paweł Rytko, później jest Sebastian Dębek, a trzecie miejsce zajmuje Damian Chmielewski. Wśród dziewczyn Klaudia Kowalewczana. Na razie tak. Mój tata miał ogromny wpływ na to, że teraz pływam na nartach wodnych, ponieważ sam kiedyś trenował. Zachęca mnie do tego sportu, jeździmy właśnie na Mazury, już nie nad morze, na Mazury. Trenujemy, mamy łódkę, kupił mi ostatnio nartę i jest fajnie ogólnie. Sekcja narciarstwa wodnego funkcjonuje tutaj już od kilkunastu lat i możemy się poszczycić zawodnikami, którzy osiągają wyniki na poziomie kraju. Mamy reprezentantów w kadrze narodowej, zdobywają mistrzostwa Polski. Cieszymy się, że właśnie w takiej miejscowości jak Góra Kalwaria, położonej nad Wisłą, możemy popularyzować narciarstwo wodne. Puchar Wisły w narciarstwie wodnym 2015 w slalomie. Przypomnę tylko, że organizatorem zawodów była sekcja narciarstwa wodnego Wistula Góra Kalwaria przy wsparciu finansowym gminy Góra Kalwaria. Rano jeszcze tutaj gościł pan burmistrz Rutowicz, nie wiem, teraz chyba nie udało mu się dotrzeć na zakończenie zawodów. Warunki na wodzie na Wiśle, jak widzieliście, były dosyć trudne, bardzo niski stan wody. Troszeczkę nam te drzewa spływające rzeką utrudniły ustawienie prawidłowo toru, no ale udało się przeprowadzić zawody. I ja zacznę tutaj od uhonorowania najmłodszego zawodnika. Adrian, zapraszam cię. Serdeczne gratulacje. Bardzo ładnie dzisiaj pojechałeś. Jeszcze Adrian miał siłę, żeby jeszcze raz tutaj wystartować poza zawodami. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Trzecie miejsce Damian Chmielewski. Jest Damian? Drugie miejsce Sebastian Dębek. To już są zawodnicy, którzy na torze płynęli na jednej narcie, albo startowali z jednej, bądź zrzucali w trakcie płynięcia, więc serdeczne gratulacje za już profesjonalną jazdę. I pierwsze miejsce zajął Paweł Rytko, który osiągnął najwyższy rezultat Open w dzisiejszych zawodach. Mężczyźni 18 lat i powyżej. Czwarte miejsce Adam Gabler. Trzecie miejsce Olgierd Przybysz. Drugie miejsce Adam Ziętek. Pierwsze miejsce Maciej Chojnacki. Gratulacje. Dzięki. No super, dzięki. No i mamy tutaj dwie faworytki nasze. Wśród dziewczyn do lat 17 pierwsze miejsce zajęła Klaudia Kowalewczany. Dziękuję. Natomiast wśród kobiet 18 lat i powyżej Gosia Żebrowska. Serdeczne gratulacje. Proszę bardzo. Ja wszystkim serdecznie dziękuję za udział w zawodach. Jeszcze raz serdecznie dziękuję w imieniu swoim i głównego sędziego Daniela Makowskiego. Dziękuję bardzo. Dzięki. Zapraszamy jeszcze do wspólnego, tradycyjnego zdjęcia. Wyjście drogi! Wyjście! Ja chcę mnie zobaczyć, żeby wszystko było widać. Zapraszamy! I patrzymy się na mnie. A będzie więcej! Chyba parę, w sensie nie na mnie. Na halo.